Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Czerwony Korsarz, redaktor... Jesteśmy na statku Białej Floty i tam jest ten taki wielki ten, jest wielkie koło, diabelski młyn. No, ten statek, proszę pana, a ile ten statek może zabrać na pokład? Proszę pana? Wszystkich piratów. Ale ile można wziąć osób na maksa? Wszystko. Wszystko, proszę pana. Pan tu pracuje? Nie. O, pan nie pracuje. Ja tu kasuję. O, ja wiem, a kasa jest tam, o. Nie, tam, o tam. To tamta kasa. Aleś pirat za... Korsarz, nie pirat. Ja jestem czerwony korsarz. Piratka tu stoi. No. O, a ten drugi też jeszcze tu pływa. Popatrz. A myślałem, że już nie pływa. No. Ale w długach pływa. No w czymś musi, no. Pewnie kredyt wziął dla młodych małżeństw. No ta. No ta. Ahoj. Ja już nie potrzebuję żony, bo nam reguła zabrania mieć żonę w bractwie pirackim. Możemy mieć co żony, ale tylko cudze. Ahoj. Idziemy wyżej. Idziemy tutaj do góry. Tak wygląda Biała Flota. Tam jest Smile pływa do tego. A wy co tu robicie na terenie pirackim? Mówi szybko. Skąd jesteś? Jak masz na imię? Paweł. Ale pan już u nas był. Ale ja się pytam. Pomorska Telewizja Narodowa. A ty jak masz na imię? Weronika. I co, skąd przyjechałaś, Weronika? Garwolin. To daleko stąd? No, pod Warszawą. Przepraszam. A ty jak masz na imię? Tyman. A ty nie masz przepustki? Dawaj rękę. Nie wyrasuj. Tatuaż zrobimy. Dawaj rękę. Przytrzymaj mu rękę. Przytrzymaj mu rękę. Nie. No dobra. Ojciec, tobie zrobimy. Dobra. On musi widzieć, jak to wygląda. Brasz ty. Daj rękę. Nie? Dobra. O. Masz. Idziemy dalej. No właśnie krab wciągnęli na statek i za chwilę statek odpłynie z Białej Floty. Na Westerplatte te statki pływają. Właśnie się już odsumowuje. Trzymaj to. Marynarz zamknął relingi. No i właśnie idzie odsumować jednostkę. Jednostkę odsumowują. Tak wygląda odsumowanie Białej Floty, żegluga gdańska. Dziób odbija od kei. Jak widać, silnik pracuje. Tam jest pędnik z przodu, który powoduje odsuwanie się dziobu od pędnik wodny. Widać tam, woda pracuje i odbija dziób. I teraz już można sumę rzucić. Suma zostaje zdjęta. O, prawnym ruchem marynarz ściągnął sumę i odpływają. Suma zabrana. O, widać, jak tutaj ruszuje maszyna cała naprzód. I statek Białej Floty o nazwie pięknej Danuta odpływa. Odpływa na Westerplatte. Tam stoi drugi statek Smile, który popłynie za chwilę do Sopotu. Ten pływa do Westerplatte, a tam do Sopotu. A tam nasz słynny Storm 4, na którym żeśmy na paradzie byli, Baltic Sea. I tak to wygląda w Gdańsku. Jesteśmy, dzisiaj mamy 15 lipca. Baltic Sea się skończyło, ale jeszcze turystów mnóstwo i coraz więcej. Po 25 zaczyna się Jarmark Dominikański, na których serdecznie zaprasza Czerwony Korsarz i Marihuana. Zapraszasz na Jarmark Dominikański? Tak, zapraszam wszystkich. Gdzie? Do Gdańska. Do Gdańska, ahoj. Tutaj mamy takie zabawki różne. Te psy szczepione, proszę panią? Nie. Nie szczepione? No, patrzcie, owcami nawet świecą. A tutaj jakiś zając skacze, jakiś kis. No. I parasolek jest dużo, ale deszcz nie pada. Nie idą. Nie idą parasolki. Niestety. O, flagi pirackie też są. Ładne. I rowery mamy. I ptaszki latają. To wszystko jest kurde nad Otławą można kupić. Ahoj. Ahoj, ahoj. No, kolorowe jarmarki, baloniki na druciku. A tu jest brama na Długą. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, witam. Dużo złota pani ma? Bardzo. Bardzo, tak? I co? Rabują? Rabują. Nie dotykać, bo podam. A tutaj muzyka gra. No oczywiście żaba się kąpie. No. A tutaj jak to widać na Starym Mieście, coś się dzieje w Gdańsku. Muzyka gra. Więc
Niemcy mają dużo. Jesteśmy na ulicy Długiej i widać Ratusz Gdański i wieżę. Tam dalej widać Neptuna jak sika. Ulica Długa pełna turystów, pełno turystów. Na ulicy Długiej pełno turystów. Tutaj się robi, no to weź, a to 2 złote, a weź tam wsiądźcie. I tutaj robią portrety za 2 złote. Stań koło tego, tu. A właśnie to na zamierę robotę. Tu się głowy wsadza, tak? Tak. I co, jak się głowę wsadzi, to obcinacie? Tak. No tak, i potem co z tą głową? Zbieramy po prostu. Do zbioru głów? Tak. Mamy kolekcję taką, potem nadziewamy i prezentujemy. Aha, i gdzie to stoją te głowy potem? Gdzie można oglądać? Specjalnie jest taka galeria głów. Ale preparujecie je odpowiednio? Nie, tak wie pan, stawiamy jak są. I zostają same czachy? Tak, co będzie, to będzie. Rozumiem. Tak wygląda głowa. O, tu jedna głowa się wsadziła. I to tak ładnie wygląda głowa. Mina ładna. No. Może na chwilę marihuana mi wejść? Może, ale musi 2 złote zapłacić. Ale nie, tam piraci nie płacą, co ty? Nie. My jesteśmy bractwo pirackie. Sorry, ale to jest interes. No ja też robię interes, dawaj tatuaż. Dobrze, że mnie pan nie napadł jeszcze. I nie zgwałcił. A państwo jesteście z Gdańska? Oczywiście, no. Czerwony korsarz. Przecież pisz w internet, to się dowiesz wszystko o mnie. To ja jestem znany. No, my tu rabujemy, napadamy i gwałcimy od 1690 roku. Tradycja. A to moja adiutantka. Nie, ona trzyma za nogi. Dopiero się uczy. No i tak tu się robi te głowy. A pani wyciąga te głowy za głowy. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście tutaj przewodnik. Przepraszam panią, czy to będzie padał deszcz, bo pani trzyma ten parasol. Będzie padał deszcz, bo już myślałem. A to tak przewodnik. Przepraszam bardzo, bo telewizja pomorska, narodowa. To jest to samo. I tutaj idziemy. A ty co tu robisz? Skąd jesteś? Ja z Wierzyna. A skąd? Przyjechałeś? Z Wieruszowa. Gdzie to jest? Jakie Łódzkim. Łódzkim. No. Oczywiście tutaj jedzie nasz czołg. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Nowa. Co pan tam przemysłasz, proszę pana? Karton Network. Karton Network. I proszę pana, i pan te kartony potem co z nimi robi? Składa pan? Składowanie. I proszę pana, i potem co? Na makulatura? Zbieram tekturę i będę dyktatorem. A pan chce zostać dyktatorem. Tak. I to jest słuszne podejście do zagadnienia, bo to za dużo nierządu i narachii w Polsce. Ma pan rację. Powodzenia. Ahoj. Wzajemnie. A jeszcze muszę pana ostemplować, żeby pan był oznakowany na prawej burcie. No bo tutaj niestety na terenie pirackim pan pracujesz. No. A ty ile masz lat? Mów szybko. 2. I skąd przyjechałeś? Przy piątkę? Trzymaj jego rękę. Zrobimy mu tatuaż. O, masz. Daj swoją rękę. A, drugi tatuaż. No, papa, cześć. Idziemy dalej. Idziemy tu w Długą. Na Długiej jest pełno turystów. Jak widać, my tutaj jesteśmy dzisiaj w środku tego, prawda, tego. I tu nas filmują też. Pomorska Telewizja Nowa, witam. Witamy. A pani skąd przyjechała, można wiedzieć? Juchom, czy ty? Norwej? A wy skąd przyjechaliście? Z Warszawy. I co wy tutaj robicie? Jesteśmy u babci. I co, u babci dobrze jest? Tak. Babcia, powiedz, co one tu mają u ciebie? Coś pięknego. Pokazuje się im Gdańsk. To jest gdańszczanka. Nie pierwszy raz. No dobra, daj rękę. Nie. Tatuaż ci zrobię, herb gdańska byś miał. A czemu nie chcesz? Bo ja nie lubię tatuażu. A ty taka nielubna jesteś. Nie. Aha, dobra. Dzień dobry pani, witamy. I jak tam, gorąco dzisiaj? Tak. Ahoj. No tu jest taki fakir, on tutaj sobie siedzi na jednej... Na jednej ręce, no nie wiem na czym on siedzi. On tu pieniądze mu wrzucają, a on sobie tu siedzi. Na czym pan siedzi, proszę pana, na czym? Nie chcę powiedzieć. Bo poprzednio to pani siedziała. A jak to się tak siedzi, no może pani zdradzi tajemnicę. Bardzo wygodnie. Wygodnie się siedzi, dupę nie boli. No w końcu napowietrzona jest. To jest naprawdę wygodne. No właśnie, bo popatrzmy sobie, jak to wygląda. No tak się siedzi, no i normalnie
nie dotyka się, no nie dotyka się w ogóle tyłkiem, niczego. A no dobra, ale ja nie wiem, jak to się tak można utrzymać. A pani czaruje go. Aha. To pani go czaruje? Pani go czaruje. No dobra, a tą rękę do góry może podnieść prawą? Byłoby ciężko. Ciężko, no to ciężka ręka jest u niego. Trzeba mieć ciężką rękę po prostu do takiego siedzenia. No rozumiem, trzeba mieć ciężką rękę, żeby tak se siedzieć. No. Ciekawe, ciekawe to jest właśnie takie krzesło. Krzesło zrobione własnoręcznie chyba, z własnej prawej ręki. I proszę mają, i długo tak można usiedzieć? Ile tam można siedzieć? Godzinę, dwie? Do 22. Do 22 tak będzie siedział? I gwarantuje pani, że nie spadnie? Gwarancji nigdy nie ma. No ba. Grawitacja. Grawitacja. Rozumiemy. No. Czy państwo umieją tak siedzieć też? Kto by tak chciał spróbować posiedzieć? No. Może ktoś by chciał. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Witam. Kto by chciał tak usiąść sobie i posiedzieć? Dupa nie będzie bolała. Gwarantuję. No i no, no nie ma chętnych do siedzenia. A może ja bym sobie usiadł tak? Czy ja mogę podmienić tego pana i sobie usiąść? Proszę panią. A obok? Nie, nie, ale tu ja bym chciał na dywanie, bo bez dywanu mogę ciężko upaść na dupę i będę miał obity tyłek bez dywanu. Nie szkodzi. No, 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 wie pani, ja mam już trochę ten... Nie jest taki... Twardy tyłek. No, no dobra, ale generalnie on będzie siedział dalej. No to my idziemy, zostawiamy was, niech sobie siedzi. Ja będę siedział, jak mnie zamkną, proszę panią, bo czerwony korsarz Gdańska no, z reguły ma list żelazny od króla i nie siedzi. Wypuszczają go. Ahoj! Ahoj! No i tak to się dzieje. A tutaj mamy całą szkatułę. Co tu mamy, proszę panią? To są pani te preciosa? I pani to rozdaje, czy jak pani to z tym robi? Co pani to robi? O, tu mamy tego bursztynu pełno. To jest srebro, złoto, czy co to jest? Srebro. A złota pani nie ma? No dobra. Nie srebro, nie złoto. Jak to było w ta starej piosence, to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. O, takie były słowa piosenki starej, pamiętam. Dobrze było, mówię? Podoba się pani taka piosenka? Pani nie zna tej piosenki. Pani nie z tej epoki. A wy co robicie? Skąd jesteście? Nie chcą się przyznać, dziewczyny. No tak to wygląda, idziemy dalej. Tu mamy tego. Tu mamy bursztyn. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa. Bursztyn jest ładny. No. I tutaj mamy takie domki. Widokówki można sobie kupić za złote 50. A tam są takie wózki. Meleksy. I oni tu jeżdżą sobie tymi meleksami i oni mają po prostu tutaj mają od razu informacje o tym, co gdzie jadą, opowieści. Dobrze. Marihuana, trzymaj ten kamerę, daj mi pistolet. Trzymaj kamerę. Trzymaj tu, pokazuj mnie, patrz na mnie, żebym nie był. Ahoj! Lec do góry, stać, cztery piracki. Okej, możesz jechać. 9 na 10, 15. Jedno oko ci śmieci, a drugie nie. Cześć. No masz, Gdańska. Jedziemy dalej. Chodź, Gdańska. Jedziemy do Sutuna. Wiesz, to... Daj, daj, do. Nie po ziemi. Trzymaj to. Spadło. I dochodzimy do Neptuna. A pod Neptunem... są parasole, jak Jack's Bar, Fahrenheit, tu można sobie coś tam przekąsić, popić, zjeść, czyli full service. Oczywiście po lewej stronie mamy mnóstwo różnych artystycznych straganów, jak zwykle. A tu mamy papugę mamy, nie, dwie papugi mamy. Te papugi jak mają na imię? Papugi, proszę pana, jak mają na imię? Jak? Getsipol. I to one gadają? No. Gadają. Gadają, daj 2 złote. Gadają, daj 2 złote gadają. No dobrze, dobrze gadają. A co to jest tutaj, te karteczki, to co to takiego? To są wróżby. A, dobre wróżby. Dobra. Idziemy dalej.
A tu leje wodę Neptun. No chciałem, proszę Państwa, Wam powiedzieć, że jak nie leje wody Neptun, to wtedy wodę leje nasz prezydent Gdańska, prezydent Adamowicz wodę leje. A na razie leje wodę Neptun. No ale niedługo przyjdzie czas kampanii wyborczej, to na pewno prezydent Adamowicz wodę będzie lał, jak to zwykle robią politycy. Ahoj, do zobaczenia w Gdańsku, przy Neptunie. Czerwony Korsarz zaprasza do Gdańska. Ahoj.